Od ponad 3 lat kibice Warty Poznań na mecze domowe swojej drużyny muszą jeździć do Grodziska Wielkopolskiego. Od przyszłego sezonu ma się to jednak zmienić. Klub podaje w oświadczeniu na swojej stronie internetowej, że porozumiał się z władzami Poznania w kwestii rozgrywania swoich meczów na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Udało się uzyskać zgodę na rozgrywanie meczów domowych przez Wartę Poznań w sezonie 2024-2025 na stadionie przy Bułgarskiej. Nawet taka chęć sama kibica Warty Poznań, żeby pojechać do Grodziska Wielkopolskiego, jest dużo mniejsza niż to, że jakbym miał przyjechać na stadion przy ulicy Bułgarskiej. Także dwie drużyny w Poznaniu, dwie poznańskie drużyny grające w Poznaniu, to oczywiście ogromny plus dla nie tylko dla obu klubów, ale także dla całego miasta. Zdaniem Bartosza Kijewskiego z Głosu Wielkopolskiego, w przypadku zawarcia umowy z zarządcą obiektu, Warta nie byłaby w stanie wynajmować całego stadionu ze względów finansowych. W grę, zdaniem dziennikarza, wchodzi wynajem przez Wartę jednej trybuny stadionu, tej naprzeciwko ławek rezerwowych. Kolejnym ważnym czynnikiem byłby też stan murawy. Duże natężenie meczów Lecha Poznań w europejskich pucharach, gdzie spotkania były rozgrywane co 3 dni i trzeba było wymieniać murawę raz na pół roku, no to tutaj w przypadku hipotetycznie, aby Lech awansował do tych europejskich pucharów i grałby co 3 dni, plus Warta Poznań, a jeszcze są plany z tego, co czytaliśmy ostatnio w Gazecie Wyborczej, pisał Mateusz Jarmusz o tym, że gdyby drużyna żeńska Lecha Poznań awansowała do Ekstraligi, też by grała przy ulicy Bułgarskiej. Umowa klubu z miastem ma obowiązywać od przyszłego sezonu Ekstraklasy, pod warunkiem, że Warta Poznań zostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, a to nie jest jeszcze przesądzone. Trochę szczęścia, dobrej gry, wydaje mi się, że pozwoli zostać Warcie w Ekstraklasie i ona będzie mogła ze spokojem grać na Enea Stadionie. Skontaktowaliśmy się z władzami Lecha oraz Warty, jednak odmówili nam komentarza w tej sprawie. Włodarze Zielonych zapowiedzieli na poniedziałek briefing prasowy, w którym przekażą dalsze informacje w tej sprawie. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.